Cześć wszystkim, z tej strony Soł, a dzisiaj chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób streamować, ponieważ pytacie mnie o to w milionach listów. Dlatego dzisiaj postanowiłem, że Wam pokażę, jak to zrobić, bo wyszedł nowy program, w którym będziecie mogli to zrobić łatwo, za darmo i myślę, że go tutaj w kilku słowach omówimy. Mam nadzieję, że zajmie nam to mało czasu, dlatego zachęcam, żeby poradnik obejrzeć do końca, a później zadawać pytania. Pierwsza sprawa, jak się program nazywa? Program nazywa się Open Broadcaster Software. I już go tutaj wyszukujemy w Google. O, wyszukujemy go w Google, żeby mnie ktoś nie pytał, skąd go pobrać. Zawsze możecie sobie sami wpisać w Google, nawet jak się strona zmieni, to będzie zawsze nowa tutaj wyświetlana. Wchodzimy do niego, kręcę głową, bo mam monitor po lewej stronie. Wchodzimy w zakładkę Download, czyli pobierz, i tutaj klikamy w Installer. Ja teraz nie będę klikał, bo próbowałem to zrobić przed chwilą. Okazało się, że niestety strona im chyba nie działa, ale jest pierwsza w nocy, więc zakładam i dopiero co wyszedł nowy update, więc wydaje mi się, że może coś tam zmieniałem, dlatego nie działa. Spróbujemy, ale nie powinna działać, bo przed chwilą nie działała. A nie, działa, za 4 sekundy się ściągnie. My go nie będziemy ściągać, my sobie pominiemy ten krok. My sobie pominiemy ten krok i przejdziemy już do samego programu. Po ściągnięciu po prostu go instalujecie, nie ma tam żadnych problemów, klikamy tylko dalej, 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 on się instaluje i jest w wersji polskiej. Ja już mam go zainstalowanego. Przenoszę go sobie tutaj na swój ekran, na którym pokazuję Wam, jak on działa. I już przechodzimy do sedna sprawy. Po zainstalowaniu programu odpala on się Wam w takiej wersji, w jakiej go widzicie. Musicie go oczywiście ustawić pod streamowanie. Pierwsza sprawa to jest założenie konta na którymś z serwisów do streamowania. Chyba takim najpopularniejszym, przynajmniej na polskiej scenie. Mamy tu gdzieś Google'a. Mamy. Google jest Twitch. Twitch, czyli Twitch TV. Przechodzimy do Twitch TV. Na Twitch TV wejdziecie, będziecie mogli sobie założyć konto. Ja tu teraz jestem, chwila, bo nam się stream włączy. Ja teraz jestem zalogowany na siebie, dlatego konta już nie będę zakładał, ale wy sobie założycie go je w bardzo prosty sposób. Myślę, że jak jesteście w stanie streamować, to będziecie w stanie też konto założyć oczywiście. Musicie umieć założyć konto, żeby umieć streamować. Bardzo prosta sprawa. Dlatego założycie sobie tutaj konto. I jeszcze jedną rzecz zrobicie na Twitchu. Żeby streamować materiał do jakiegokolwiek serwisu, do Twitcha, do Owned, do jakiegoś live streama, czy jak one się tam nazywają, musicie dostać klucz od nich do serwera. I teraz skąd się bierze ten klucz? Ja nie wiem, jak przez stronę wejść i ten klucz znaleźć. Zawsze wpisuję Twitch Key. Tak to się nazywa. Twitch Stream Key. Twitch Stream Key. I teraz wchodząc tutaj w pierwszy albo w drugi link, tak jak mówię, róbcie to ze mną, będziecie umieli do tego dotrzeć sami w przyszłości. O, wchodząc w pierwszy link, otwierają mi się tutaj otwiera mi się strona, która ma klucze do trzech programów, ma do XSplita, do Wirecasta i do Flash Media Encodera. To są gotowe pliki, które po prostu się w tych programach otwiera i tam już jest cała konfiguracja gotowa. My niestety do naszego programu nie ma takiej konfiguracji, dlatego tutaj klikniemy Show Key. Ja nie będę klikał, bo gdybyście zobaczyli mój klucz i go mieli, to moglibyście streamować na mój kanał, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. Chyba, że macie jakieś dobre materiały, to możemy się tak ugadać kiedyś. Ale wy sobie tu klikniecie Show Key i on się pojawi. Przechodzimy już do programu, właściwa część tutoriala. Macie program ściągnięty, macie już konto na Twitchu, macie klucz. Co robimy dalej? A, jeszcze jedna rzecz, speed test. Wchodzimy na Google znów i wpisujemy speed test. Speed test i otwiera nam się na pierwszym miejscu... Nie to, speedtest.net. Na drugim miejscu nam się otwiera, uważajmy, na drugim miejscu nam się otwiera taka strona. Ją większość ludzi zna już w internecie chyba. Speedtest pokaże nam, jakie mamy łącze. Ja go sobie tutaj odpalę. I teraz o co chodzi? Żeby streamować, nieważne jest, jaki mamy download, czyli jak szybko pobieramy dane. Najważniejsze jest, jak możemy szybko wysyłać dane, bo wszyscy będą je... My wysyłamy dane do serwisu, do Twitcha, a Twitch je rozsyła po użytkownikach.
i powiedzmy sobie szczerze, taki minimalny upload, żeby można było streamować, to jest jakieś 2 megabity. Niestety w waszych sieciach takich zwykłych, jakichś osiedlowych, radiówkach i tak dalej, może to być 256 kilobajtów, może 1 megabit, ze 2 megabitów raczej nie powinniście mieć. Chyba że macie jakąś sieć osiedlową taką na światłowodach, to już to powinno być dla was dostępne. U mnie prędkość wysyłania wynosi 4. Ona na początku była mała, tak jak mówię, w niektórych sieciach tak jest. Zadzwoniłem do adminów, porozmawiałem z nimi, dopłaciłem trochę do łącza i dostałem trochę większy upload i te 4 megabity spokojnie wystarcza w streamowaniu. Tak więc jeśli to mamy przetestowane i wiemy, jaki mamy upload, to przechodzimy do programu. Zaraz wam powiem, do czego nam się upload przyda, do czego nam się klucz przyda. Program. Po pierwsze wchodzimy w ustawienia, bo musimy sobie ustawić naszego streama tak, żeby to działało. Język polski chyba automatycznie się ustawia. Ustawienia profilu, mamy tu jakiś profil, może być, można dodać więcej tych profili, wiadomo, różne rzeczy się streamuje, można to sobie poukładać w różne profile. Ja tu nie mam, bo wszystko streamuję jednym profilem. Idziemy dalej, kodowanie, jakość. Jakość na razie zostawiamy, ja zostawiłem taką, jaką mam. Jeśli macie szybkie procesory, to powinniście jakość w górę ustawiać. Jeśli macie trochę wolniejsze procesory, to idziecie w dół. Zobaczycie po prostu, czy wam się stream przypadkiem tak nie zaczyna klatkować, czy gra wam w ogóle dobrze działa i tak dalej. Ale na razie zostajcie defaultową, jakby przypadkiem wam, mówię, jakieś się rzeczy pojawiały, to spróbujcie sobie zmniejszać ten parametr i testujcie, bo właściwie cały proces streamowania, zaczynania streamowania bardzo dużo wymaga testów. Musicie się z kolegą ugadać, żeby oglądał, jak to wygląda i sprawdzać. Nie ma takiej jakby jednej solucji, chyba że macie super komputer, super łącze, to wtedy wszystko ustawiacie na maksa, macie zajebiście, ale nikt tak nie ma i będziecie musieli trochę się tutaj pomęczyć. I teraz tak. Ja mam upload 4 megabity i potrzebuję zuploadować wideo i audio. Audio zajmuje bardzo mało, a 128 kilobajtów tam jakieś się wysyła, więc to jest mało, ale trzeba je brać pod uwagę. Jeśli mamy upload na przykład 2 megabity, to nie uploadujemy 2 megabitów, tylko na przykład 1,5, tak? Żeby trochę na audio zostawić miejsca i trochę jeszcze na jakieś tam problemy z internetem, prawda? Zawsze się coś może pojawić. Nigdy nie ustawiamy na tej granicy, którą nam speedtest pokazał. Druga sprawa jest taka, że taki mamy polski internet, że sporo osób ma dość słabe łącza. A żeby oglądać wasz stream, muszą mieć, jeśli macie partnera na Twitchu, który umożliwia streamowanie w różnych jakościach, to wasz oglądający będzie musiał mieć co najmniej taki download, jak wy upload ustawicie. Czyli jeśli ustawicie na przykład 10 megabitów, to ktoś musi 10 megabitów mieć download, żeby to zobaczyć. To zazwyczaj nikt tego nie przeskoczy, prawda? I jeśli nie macie partnera, nie możecie robić kilku jakości, to ustawiacie zazwyczaj taką, żeby jak najwięcej osób mogło obejrzeć. Ja z moich testów, takich, znaczy prób streamowania, wychodzi mi gdzieś też, że tak 3 megabity to jest maksimum, 2 to jest tak optymalnie, żeby ludzie mogli sobie, chwila, muszę się napić z mojego kubka z League of Legends, a nie, to z Doty, sorry, z Doty z napisem League of Legends, to dostałem w prezencie. No, ja ustawiam sobie 2-2,5, bo to mi wystarcza na to, co streamuję. Ja streamuję głównie na przykład LoL'a, tam są obrazy takie statyczne, dużo się nie zmienia, to wystarcza. Na Battlefielda to już powiem wam szczerze, że jest tak 3 megabity minimum, moim zdaniem, żeby to jakoś tak znośnie wyglądało w walkach, żeby się ten obraz cały nie rozmywał, nie robiły się kratki takie. Więc tak jak mówię, ustawiłem sobie 2,5 megabita, czyli 2500 tutaj wpisujemy. Rozmiar buforu, tutaj Łukasz buferu coś źle przetłumaczył. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, tu jest napisane, ustawiacie taki sam, więc ustawcie taki sam. Kodek. Na początku miałem ACC i niestety buczał mi strasznie mikrofon, zmieniłem na MP3 ostatnio. Od razu wszystko się poprawiło, tak jak mówię, sam sobie to testowałem. Żadnego poradnika do tego nie miałem. Wy macie, mam nadzieję, że wam to trochę oszczędzi nerwów. Przechodzimy dalej. Ustawienia streamu. Czy chcesz zapisać? Nie, nie chcę. Dobra, i teraz ustawienia. Po pierwsze, robimy nagranie na żywo, bo nie robimy, bo nie chcemy pliku wyjściowego, czyli nagrywania na dysk, czyli nagrywanie na żywo. Po pierwsze, serwis, który chcemy.
Serwisów się tu pojawiły się nowe, można dać customowy. Ja daję Twitch. O kurde, coś mi się tu. O nie, wracamy. No dobra, skasowało mi się, ale jestem z powrotem. My się skupiamy na Twitchu, można inne serwisy wybrać. W Twitchu ustawiamy sobie, jaki chcemy, na jaki serwer chcemy wysyłać. Ustawia się zazwyczaj ten najbliższy. Jest taki program do tego, nie będę go dzisiaj tłumaczył. Jest taki program, który wszystkie, taki prosty Windowsowy, który odpala wszystkie. Zaczyna pingować wszystkie serwery i sprawdza po prostu, do którego mamy najbliżej, ale tu w Polsce nie ma co kombinować. Albo Frankfurt, albo Amsterdam. Ja teraz dałem Amsterdam, chociaż bo Jogurt coś narzekał na jakoś streama, czy tam jego brat. Ale wydaje mi się, że Frankfurt jest lepszy. Dobra, ustawiamy sobie tutaj ten serwer, mówię albo jeden, albo drugi i wpisujemy nasz klucz, wklejamy go po prostu. Ja go wkleiłem, on jest zakratkowany, jak widzicie, żeby tutaj nie zdradzać go. Tutaj nic nie zmieniamy, było ponowne łączenie, wiadomo, jakby się zerwał stream, żeby ponownie połączył, jakiś czas oczekiwania i tu już nic nie zmieniamy, nic kompletnie nie musimy ten. Możemy jeszcze sobie zbindować klawisz włączenia streamu i wyłączenia, ale to zazwyczaj się po prostu klika, że włącz stream i tyle. Przechodzimy dalej do obrazu. Nie, tu nie chcę zapisać tych ustawień. Wy sobie oczywiście zapisujcie ustawienia. W zakładce obraz ustawiamy rozdzielczość. I teraz o co chodzi z rozdzielczością? Im większa rozdzielczość będzie, oczywiście nie większa niż to, co macie na ekranie. Jak macie na przykład 1280 razy 720, to taką górę ustawiajcie, nie ustawiajcie większej. Jak macie większą, to teraz możecie zrobić dwie rzeczy. Jak macie na przykład 1080p, czyli 1920 razy 1080, taką rozdzielczość macie w grze, to możecie dwie rzeczy zrobić. Albo możecie streamować z tą rozdzielczością, albo możecie streamować z mniejszą rozdzielczością. Jak będziecie streamować z dużą rozdzielczością, to na pewno wam będzie bardziej komputer obciążać i bardziej jakby FPS-y wam spadną, wiecie, zacznie to mielić, może nieciekawie to wyglądać. Jeśli tak wam się będzie zachowywał komputer, to zmniejszycie sobie tą rozdzielczość. To nie musi być 1280, może być jeszcze mniejsza. Pamiętajcie o tym, żeby ją zmniejszać w tych samych proporcjach, czyli 16 do 9, tak? Czyli na przykład 1600 na 900. Czy tam, już teraz nie będę tego odejmował, ale wiadomo, wielokrotność 16 i wielokrotność 9 to są te dwie liczby, które tu trzeba ustawić, bo wam się po prostu czarne paski zrobią po bokach, jak nie utrzymacie tej stosunku boków po prostu prostokąta. Ja ustawiłem 1280 razy 720, mówię, mam procesor taki, jaki mam, i piątkę, to o tym wiecie, mam Avermedię, która mi, czyli kartę do przechwytywania obrazu, która mi nie obciąża komputera. I jakbym chciał grać w Battlefielda, to 1920 nie bardzo, już zaczyna mi trochę rwać, więc porównajcie to sobie ze swoimi komputerami. Jak chcecie w LoL'a grać, to akurat są, czy Minecraft, to są gry, które nie powinny wam za bardzo obciążyć, możecie dawać wyższą rozdzielczość, ale to sobie przetestujecie, odpalicie sobie swojego streama i przetestujecie. Dobra, jesteśmy tutaj, skalowanie na mniejszą rozdzielczość. Bo można jeszcze po prostu trochę, o widzicie, tu możecie tą mniejszą rozdzielczość szybciej sobie zmniejszyć i to wam po prostu przeskaluje ten obraz. Ilość FPS-ów 25 ja ustawiam, możecie ustawić 30, ja ustawiam 25, bo zawsze te 5, jakby 5 klatek mniej, widzowie tego nie zauważą na streamie za bardzo, szczególnie w takim LoLu, tak jak mówię. A zawsze mam te 5 klatek mniej do wysłania, tak? Czyli mogę jakby ta reszta klatek będzie w większej jakości, tak? Bo bitrate zawsze jest ten sam. Dobra. Dźwięk audio. Tutaj ustawiamy tylko mikrofon, bo dźwięk z Windowsa już nam się sam ustawia i ja ustawiłem tutaj swój mikrofon. Mam ich tu całkiem sporo różnych innych ustawień. Wybieracie mikrofon, ten, który macie w Windowsie, tak? Jeśli wybierzecie zły, to wam nie będzie działał, więc metodą prób i błędów wybierzcie sobie ten, który wiecie lub domyślacie się, że to jest wasz mikrofon, który akurat stoi przed wami, tak jak ten tutaj przede mną. I wreszcie już resztę to możecie sobie tutaj przeczytać, co się robi, nic, możecie po prostu z klawisza mówić i tak dalej, jak w TeamSpeaku. Nie będziemy w to wnikać, ja to zostawiłem tak jak jest. I opcje zaawansowane. W opcjach zaawansowanych jedyne, co ja zmieniłem, to dałem użyj CBR. CBR to jest Constant Bitrate, to znaczy, że nawet jeśli będę wyświetlał na swoim streamie białą kartkę papieru, to ona nie będzie skompresowana, tylko będzie szła ciągle z maksymalną wielkością tego,
z maksymalną jakby jakość, znaczy z maksymalnym bitrate'em. Czemu tak zrobiłem? Bo constant bitrate jest trochę mniej będzie zawsze obciążał wasz komputer, jeśli chodzi o kompresowanie, tak? Ten proces kompresowania i wysyłania tego obrazu na serwer będzie wam mniej tego kompa zamulał i taki właśnie, tak jak mówię, przy Battlefieldzie to już ma trochę znaczenia. Ale z drugiej strony wasi widzowie będą ciągle musieli ten jakby najwyższy bitrate pobierać, te 2 megabity, czy tam 2,5-3, zależy jakie sobie ustawicie, i to może być dla nich mały problem. Ale u mnie on nie wystąpił, raczej osoby nie narzekają, żeby coś lagowało im. I wreszcie już nic nie ustawiacie, bo to są bardziej zaawansowane ustawienia, w które w ogóle dzisiaj nie będziemy wnikać. Klikamy OK i wszystko mamy ustawione. Teraz jeśli klikniemy zacznij streamować, to zacznie nam streamować po prawej na dole. Ja nie będę tego robił, nie chciałbym, żeby mi nagle stream wyskoczył. Chociaż jest 2 w nocy, nie sądzę, żeby ktoś mnie miał zamiar oglądać. Po prawej na dole wyskoczy nam pasek uploadu. Albo wiecie, pokażę to, albo nie pokażę. Najpierw ustawmy sobie scenę. Bo na razie ustawiliśmy opcję wysyłania, musimy jeszcze scenę zrobić, bo musimy mieć w ogóle co pokazać, prawda? I teraz co robimy tutaj w programie? Oczywiście zaznaczamy prawym klawiszem myszy, po pierwsze tutaj mamy po lewej stronie sceny, możemy robić różne sceny, tak jak w XSplicie, czyli różne ustawienia, tu chcemy kamerkę pokazać, gdzieś indziej chcemy, żeby nam grę pokazało, gdzieś indziej jeszcze jakiś kawałek pulpitu, to wszystko sobie możemy tutaj na scenach. Ja mam na przykład, powiedzmy, mam taką scenę live show, podgląd sceny zróbmy, uruchomi nam się to, o, i jest moja kamera, która stoi tutaj przede mną, nie tutaj, gdzie wy oglądacie, tylko tutaj przede mną, i do tego w tle mam pokaz slajdów zrobiony z jakichś zdjęć, i jak na przykład robię streama, jeszcze nic nie nadaje żadnej gry, to wtedy się tutaj pojawiam i sobie z widzami rozmawiam. Przejdźmy z powrotem do naszej przykładowej sceny, którą dopiero zrobimy. Aha, mam jeszcze scenę na przykład taką, jak mnie nie ma, tak? Czyli na przykład odejdę od kompa na chwilę i zostawiam sobie takie okno. Wiecie, żeby mi gdzieś tam kamera ściany gołej nie pokazywała. Każdy sobie ustawia co chce. Scena przykładowa. Scena przykładowa, żeby tutaj wam pokazać, jak po prostu jakąś grę streamować, pokażę wam, jak ustawić sobie streamowanie League of Legends. Dajemy dodaj przechwytywanie obrazu z aplikacji, kliknąłem prawym klawiszem myszy, dodaj. Możemy tu nazwać na przykład gra, bo to będzie gra, tak, to będzie nasza gra. I teraz tu są różne opcje, możemy przechwytywać okno, co tak nie do końca jeszcze działa. Okna gry nie da się przechwytywać, jest do tego osobny plugin do tej aplikacji, ale on jest jeszcze w formie testów. Jeśli zacznie działać, to będzie się robiło tak, przechwytywanie gry, ok, i tu wybieramy grę League of Legends, ok, i powinno działać. Tylko jak widzicie, nie za bardzo cokolwiek się pokazuje, dlatego na razie ta opcja nie działa. Mówię, ona może za miesiąc zacząć działać, jeśli oglądacie ten poradnik po jakimś czasie, to już może ona funkcjonować. Jeśli nie, to dajemy przechwytywanie obrazu z aplikacji, gra, i dajemy przechwytywanie z monitora. Ja mam 2 monitory, 1-2, dlatego będę teraz przechwytywał z mojego głównego monitora. To jest mój główny monitor. On ma rozdzielczość 1920x1080, czyli obraz nam się na razie nie mieści. Możemy robić edytowanie sceny i wtedy będziemy mogli tym obrazem ruszać jak nam się podoba. To tutaj kliknąłem. Możemy wyłączyć edytowanie sceny, kliknąć prawym klawiszem, dopasuj do obrazu. I wszystko jest w porządku, tak? Jest to dopasowane. I teraz wystarczy, że włączymy League of Legends. Oj, wywaliło mnie z gry. Nie będę klikał OK, bo mnie całkiem wywali. Mógłbym teraz, o, jeszcze mogę postacią poklikać, tak? Mógłbym pochodzić, już bym mógł grać, już bym mógł streamować. Wróćmy więc jeszcze z powrotem na chwilę do naszych ustawień, bo niektórzy używają kamerki. Żeby dodać kamerkę, robimy to samo. Tylko, że zaznaczamy dodaj urządzenie do przechwytywania wideo, napiję się herbatki. Kamera. I kamerę dajemy, ja mam Logitech. Na przykład Logitech to jest moja kamera, która stoi przede mną. Tu można jeszcze jakieś ustawienia jej zrobić. Ja na razie nic nie chcę zmieniać, wam też nie radzę. Co najwyżej, albo nic nie zmieniajcie, po co.
wszystko jest super, w porządku. I dajemy OK. I ta kamera powinna nam się tutaj wyświetlić. Jest kamera, dajemy edytuj scenę. Oj, nie to chciałem. Edytuj scenę, ustawiamy sobie kamerkę, na przykład tutaj gdzieś w ekranie, kończymy edytować scenę i wchodzimy z powrotem do naszej gry i już mamy kamerkę, mamy nasz obraz, wszystko jest w porządku, jak najlepszym. I to by było na tyle właściwie, bo w tym momencie macie już wszystko gotowe, możecie wyłączyć podgląd i jak wyłączycie podgląd, to możecie włączyć zacznij streamować, wtedy wam się ten stream uruchomi. Ja to zrobię bardzo szybko, mówię, nie chciałbym, żeby mi ten stream tutaj wyskakiwał. Ale daję, zacznij streamować. Pokazuje się mój pulpit i tak jak mówiłem, po prawej na dole pokazuje się, z jaką prędkością streamuję, liczba zgubionych klatek. Jeśli ustawicie zbyt duży bitrate, to ta liczba zgubionych klatek wam tu zacznie rosnąć powoli, będzie gubił klatki i ten procent też tu będzie się utrzymywał na jakimś poziomie. Dobra, skończ streamowanie. Tak więc pamiętajcie, żeby tu zawsze było na zielono ten obraz, żeby ten bitrate, który tam się wam na dole streamuje, mówię, nie szalał za bardzo. Ale najważniejsze, żeby wam się klatki nie dropowały, no i mówię, żeby tu był zielony kolor, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Jak zauważyliście w podglądzie i też w streamowaniu, jak zaczynam mówić, to tutaj mi mikrofon podskakuje, to znaczy, że mikrofon działa, tak? Biorę mikrofon i stukam w niego. Tak działa, to jest ten mikrofon. A w tle jeszcze gra muzyka, czy coś podobnego, prawda? Jak tam, nie wiem właściwie czemu teraz szumi, coś... Czy ja mam coś uruchomione w tle? Możliwe, że mam coś uruchomione i dlatego szumi. Nie będziemy teraz, znaczy i dlatego tutaj jest jakieś audio. Normalnie go nie powinno być. Aha, bo League of Legends jest włączone zapewne i to dlatego. Może jak je wyłączymy, to się... O! Widzicie, wyzerowało się audio, czyli wszystko jest w porządku. O, i League of Legends tam się pojawiło. Wychodzimy. Dobra, wyłącz podgląd. I to by było na tyle. Nauczyłem was dzisiaj, jak ustawić program, skąd go pobrać. Znaczy, skąd go pobrać, jak ustawić konto na Twitchu. Robienie bardzo proste, sami sobie z tym musicie poradzić, bo to jest proste. Jak sprawdzić prędkość łącza. Tak jak mówię, wyskoczy wam 2 megabity, ustawiacie sobie 1,5, wyskoczy wam 1 megabit. No to ustawcie sobie może 700 kilobajtów, wyskoczy wam 0,5 megabita, to nie macie w ogóle co zajmować się streamowaniem, to jest za mało. No jeden to też jest mało, myślę, że 2 megabity to jest minimum. I tyle, jak ktoś będzie miał jakieś problemy, to pytać w komentarzach, ja się postaram na wszystkie wasze pytania odpowiedzieć. Trzymajcie się, pa, pa, dzięki.